spotkania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy moda, który doda nam nowe bronie, mieczyki i takie rzeczy do Minecrafta i będzie to mod na wersję Minecraft 1.7.2 i nazywa się CST7 Weapons. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i CST7 Weapons Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. CST Weapons. Tutaj jest download CST Weapons. Tutaj na to dusimy i się przeniesiemy wtedy na następną stronę. Tylko Wam pokażę jeszcze, że mod dodaje około 20 nowych broni i tutaj są craftingi, screenshoty i koniec. Ok, to teraz się przeniesiemy na tą stronę, czyli klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni poprzez AdFlya, uwaga, także jak tutaj nadusicie, to jeszcze te 5 sekund trzeba będzie odczekać i wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę. Zjeżdżamy sobie w dół i tutaj są 4 obrazki, więc dusimy na ten CST Weapons, na ten dusimy i wtedy jesteśmy przeniesieni już bez AdFlya, normalnie od razu na taką stronę. I tutaj zaraz na samej górze jest napisane download, także tutaj stąd ściągamy. No i tutaj jest też opisane, jak to wszystko wygląda. Nie ma tutaj craftingu. Także tutaj na to klikamy i stąd pobieramy. Już z tego, co pamiętam, to już chyba też bez AdFlya tutaj jest, ale nie dam głowy. Nie pamiętam już teraz. Ok, w każdym razie na to klikamy i stąd pobieramy. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge'a na 1.7.2, to w filmiku Pomocne Tuty 189 dowiecie się, jak to zrobić. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie jeszcze launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346, a potem sobie wrócicie do tego filmiku 189 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.2. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge'a z końcówką 968, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Ona w tej chwili ma numer końcówki 1060 i właśnie na taką wersję z końcówką 1060 będę instalowała tego moda. Ok, żeby zainstalować, wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming. Wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.2 i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu, o robieniu sobie tak zwanej kopii zapasowej albo backupa, albo coś takiego. Ok, teraz przystępujemy do instalacji. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods, i przerzucamy plik, który pobraliśmy, do folderu mods. Jest tutaj. Zamykamy, koniec instalacji. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy sobie odczekać, aż się uruchomi. No i tak jak mówiłam, mam Forge'a z końcówką 1060. Tutaj to też widać. I klikam play. No i znowu czekamy, aż się uruchomi. No i czekamy, i czekamy. Halo, szybko. Halo, halo. No, proszę. No już mamy logo. Jeszcze trochę. Sorry. Ok, wchodzimy do mods i szukamy, co my tam szukamy. CST7 Weapons mamy tutaj.
OK, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. I pobiera się teren. OK, dalej niech się te napiski już schowają. To wejdziemy sobie do E jak ekwipunek i zobaczmy, co nam też przyniosło to modo. Przyniósł ten mód. Boże, ten mod. Jak widzicie, jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, no dużo itemów różnych. Jeszcze gdzieś tam są rudy, które dodał ten mod również. Może zróbmy się creative, to nam szybciej pójdzie. OK, tutaj mamy weapons i gem stuff. Także takie właśnie nam daje bronie różne. Takie rudy są. Ruby, safir, rubin, szafir, srebro, topaz, ruby, blok, safir, blok. A, to jak się złączy razem. OK, i tutaj są jeszcze jakieś dżemy. Stafy jakieś, coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale trudno się mówi. OK, zróbmy się z powrotem na survival. Hej, nie w tą stronę. OK, i teraz tak, trzymamy strzałkę nad tym, klikamy R i tak się robi. Jakie złote. Podwójny Glowgold Sword, 13 obrażeń. OK, tu jakiś pickaxe, 11 obrażeń, to chyba jest całkiem dobry. Tutaj double stone pickaxe, 4 obrażenia, podwójny kamienny. No także jak widzicie, można tutaj sobie porobić różne różności. No i w zasadzie to, o, taki topaz, to topaz blok, takie różne shurikeny, to się nazywa tak, darate, nie wiem. Obsydianowe coś. No jak widzicie, dodają dużo obrażeń, także można sobie tutaj porobić różne rzeczy. Szafiry, rubiny. Silver ingot to zapewne się, a nie, z takiego tego od razu, ale przypuszczalnie to się rudę przepala, tak jak zawsze się rudy przepala. Czy tutaj coś jeszcze jest? Czy nowych zbroi nam nie dodaje ten mod. No okej, także to w zasadzie jest wszystko, co mogę pokazać, no bo nie będę teraz kopać, chociaż 15 obrażeń to chyba szybko pójdzie, co? Pójdźmy sobie zobaczyć, jak to szybko kopie dziury. Sobie, ale w miarę szybko. I jak się szybko zużywa? O, ładnie 2460, to już można coś sobie wykopać. Pół metra. Znaczy, chodzi o to, że metro, jakie metro, nie metr jako metr, tylko metro, jakie metro, jako metro, takie dojeżdżenia wagonikami i tak dalej, i tak dalej. No dobra, tak, w każdym razie widzicie, że mod jest zainstalowany, jest pokazany, jak można zrobić te wszystkie narzędzia. Zatem ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, wchodźcie na nowego bloga. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami toporkiem, nie, co to jest? Kilofem. Kilofem. Tymczasem pa, pa, trzymajcie się.